Dalej chcę mówić się o Duchu Świętym. Dzieje apostolskie 4:31. Gdy zakończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Chcę mówić dzisiaj o tym, że Duch Święty to jest Duch odwagi. Tylko działający za pomocą odwagi. Odwaga, przyjaciele, to jest postawa wobec prawdziwego lub wyimaginowanego niebezpieczeństwa, charakteryzująca się działaniem wbrew owemu niebezpieczeństwu. To jest odwaga. To jest pewnego rodzaju postawa naszego wnętrza, która zawsze przejawia się w działaniu. Odwaga nigdy nie jest teoretyczna. Nigdy człowiek odważny nie jest teoretykiem. Nigdy. Człowiek odważny to człowiek czyniący, a nie myślący. Po uczynkach poznajemy odwagę, nie po słowach. Rozumiecie? Więc odwaga jest postawą wobec realnego zagrożenia i wobec zagrożenia nierealnego, czyli wyimaginowanego. Nie ma znaczenia, jakie jest zagrożenie. Czy to jest prawdziwy ogień, przez który trzeba przejść, czy to jest ogień, który sobie tylko uroił twój mózg pod wpływem działań demonicznych. Nieważne. Ważne, czy zdecydujesz się przejść. Jeśli zdecydujesz się przejść, to jesteś człowiekiem odważnym. I Duch Święty to Duch odwagi. I On w ogóle działa za pomocą odwagi. I jak wszelkie propozycje Ducha Świętego, które są wobec człowieka Bożego, to są propozycje, które będą wymagać odwagi. Jeżeli ktoś chce chodzić w Duchu Świętym, to musi jakby się pogodzić z tym, że Duch Święty będzie prowadził owego człowieka do miejsc, gdzie człowiek będzie musiał tą postawę odwagi zacząć manifestować, bo inaczej to ten człowiek nie będzie chodził z tym Duchem Świętym. Człowiek sobie wymyśli jakiś model życia, w którym nie będzie musiał podejmować odważnych działań i w porządku. Tylko że to nie będzie chodzenie z Duchem Świętym. To nie będzie działanie pod autorytetem Ducha Świętego, bo Duch Święty to Duch odwagi. Taki to Duch. Odwaga to jest działanie pomimo strachu lub lęku. Zawsze, pomimo. Czyli odwaga nie eliminuje nam strachu ani lęku. Strach to jest coś naturalnego, lęk to jest coś nienaturalnego. To są rzeczy nienaturalne. Duch Święty to jest Duch odwagi. Trochę o strachu i o lęku. Strach, przyjaciele, to jest pierwotna cecha natury człowieka, mająca swoje źródło w instynkcie przetrwania. Strach włożył w nas Bóg. Człowiek, który nie posiada ośrodka w mózgu, który informuje o zagrożeniu, to człowiek, który jest inwalidą. Każdy człowiek otrzymał od Boga w mózgu ośrodek informujący o niebezpieczeństwie. Dlatego wiemy, że gorącego się nie dotyka. Rozumiecie? Nie skacze się do wody z betonowym słupem przy pasie i tak dalej, i tak dalej. Zjeżdżamy z 8 piętra windą, a nie wychodzimy przez parapet. Rozumiecie? Jest to dla nas bardzo naturalne. Nie podłączamy się pod prąd, trzymając żarówkę w drugim ręku. Jesteśmy ludźmi logicznie myślącymi. Dlaczego? Bo mamy ośrodek strachu. Otrzymujemy informację, że owe działanie doprowadzi nas do jakiejś katastrofy. A więc jest to pierwotna cecha natury człowieka, mająca swe źródło w instynkcie przetrwania. Czyli strach jest nam potrzebny do przetrwania. Aby przetrwać. Bo w ogóle rozumiecie, jak jest skonstruowany człowiek? Aby przetrwać. Naturalna formuła człowieka to jest formuła, aby przetrwać. Ja tutaj nie mówię o człowieku odrodzonym z Bożego Ducha. Ja mówię o naturalnym człowieku.
Człowiek naturalny chce przetrwać. To stan silnego, emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia. Tak pojawia się strach. Silne, wewnętrzne napięcie emocjonalne, które wywołuje określone reakcje. Lęk, przyjaciele, to stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub z wewnątrz człowieka niebezpieczeństwa. Czyli różni to się od strachu. Lęk nie jest związany z realnym zagrożeniem. Dlatego za lękiem stoją demony. Pojawia się jako reakcja na wyimaginowaną lub przesadzoną formę zagrożenia. To są demony lęku. One w człowieku generują informacje o zagrożeniu, które w ogóle nie istnieje, lub też zagrożenie o niewielkim stopniu podnoszą do rangi Goliata. Tak działają duchy lęku. A więc strach to naturalna cecha, która informuje nas o realnym zagrożeniu. Lęk to nienormalna, nienaturalna, demoniczna sfera, która informuje nas o zagrożeniach, których po prostu nie ma lub przerysowuje zagrożenie prawdziwe. Objawia się lęk poprzez niepokój, napięcie i skrępowanie. Tak się objawia lęk i zresztą tak działają duchy lęku. Niepokój, napięcie wewnętrzne, skrępowanie różnego rodzaju działań. I teraz bez względu na to, czy to jest strach, czy lęk, tak? Odwaga jest odpowiedzią na jedną i na drugą sytuację do naszego życia. Strach i lęk mogą występować nawet razem. Dlatego Słowo Boże mówi, jak czytacie, nie bój się i nie lękaj. Sformułowanie nie bój się odnosi się do strachu, nie lękaj, do lęku. Nie bój się, kiedy Bóg mówi nie bój się, to znaczy Bóg mówi tak, tak, wiem, że jest realne zagrożenie, ale możesz w moim świętym duchu odważnie zadziałać i to zagrożenie ciebie nie zniszczy. Nie lękaj się, mówi Bóg, to znaczy Bóg mówi, nie istnieje prawdziwe zagrożenie, wymyśliłeś je sobie lub przerysowałeś jakieś zagrożenie prawdziwe i również za pomocą odwagi w moim świętym duchu możesz to przejść i nic ci się nie stanie. Dlatego mówi, nie bój się i nie lękaj, 365 razy w Biblii. Co to znaczy? Znaczy, że Święty Duch pokazuje nam, jakim antidotum, inaczej, na co antidotum jest odwaga. Duch Święty, Duch Odwagi pokazuje nam, że On chce nas przeprowadzić przez realne i nierealne zagrożenia. I że to jest normalna sprawa, że chodząc w Duchu Świętym, tak, będziemy te rzeczy spotykać na swojej drodze w takim czy w innym wymiarze, ale będziemy mogli je przejść zwycięsko. I On w ogóle tak prowadzi. Coś wam powiem. W ogóle Duch Święty nie prowadzi ludzi naokoło. Rozumiecie to? To jest może trudne do zrozumienia dla wielu chrześcijan, którzy znowu mają mylne pojęcie łaski, myśląc, że łaska polega na tym, że oni nie będą mieli trudności życiowych. Potem się dziwią, że te trudności są. Ale Bóg nie prowadzi cię naokoło trudności, tylko przez trudności. Przez trudności. On nie mówi, pokażę ci drogę, jak obejść mur i jak uniknąć konfrontacji z drużyną. On mówi tak, ze mną przesadzasz mur, czyli przeskakujesz i rozbijasz drużynę, czyli napotkasz na swojej drodze mur i drużynę, czyli grupę zbrojną. Mur przejdziesz w moim świętym duchu, a drużynę zbrojną rozbijesz, ale ich spotkasz. Łaska nie polega na tym, że się nie spotka muru i nie spotka się drużyny. Bo Duch Święty to nie jest duch obejścia. To nie jest duch obejścia. Ludzie szukają objawień, w jaki sposób obejść coś dookoła. A ja mówię, czemu szukasz objawień, jak obejść?
Przecież możesz przypieprzyć, odważnie wdążyć. Mówię z rozum. To jest bardzo prosta sprawa. Jak jest przeciwnik, to nie zastanawiaj się, jaką drogą zerwać się przed przeciwnikiem. Tylko zastanów się, gdzie uderzyć przeciwnika, żeby powalić go jednym ciosem. W ogóle dlaczego ty się zastanawiasz, jak obejść przeciwnika? Czemu chcesz obejść przeciwnika? Chrześcijanie myślą, że chodząc w Duchu Świętym będą obchodzić przeciwników. Ale oni nie będą obchodzić przeciwników. Religia uczy defensywy. Cały czas uczy defensywy i unikania konfrontacji. Rozumiesz? I mówi się, nie ruszaj gówna po śmierci. Jak tutaj się biją na ulicy, to przejdź na drugą stronę i nazywają to mądrością. Przywódcy tego kraju kazali siedzieć w budach i nosić kagańce i Kościół powiedział, jest sen. Poszli w budy, rozumiecie o co chodzi, i założyli kagańce. I koniec. Nikomu do głowy nie przyszło, prawda, żeby stanąć naprzeciwko problemu i powiedzieć no. Duch Święty to duch odwagi. To nie jest duch obejścia. To nie jest duch, którym siedzisz i myślisz, jak obejść ten problem. Albo na przykład to nie jest też duch przeczekania. Przeczekam. Coś się zmieni. Coś się zmieni w moich relacjach, coś się zmieni w moim biznesie, coś się zmieni w ogóle w moim kościele. Ja jestem przecież w okresie łaski. Coś się zmieni. Nic się nie zmieni. Wiesz, dlaczego nic się zmieni? Bo to jest duch odwagi. Duch odwagi. On mówi tak. Chcesz powalić przeciwnika? Tak, panie. To proponuję ci zapasy. A ja myślałem, że dasz mi laser. Wielu chrześcijan myśli, że dostanie laser od Ducha Świętego. I będzie z pistoletu laserowego waliło w przeciwnika. Ale Święty Paweł tego nie uczy. On mówi, bój toczymy. I to słowo bój toczymy jest związane z tym, że bierzemy się za bary z przeciwnikiem. Stajemy nosek do noska, brzuszek do brzuszka i teraz mamy co? Manifestację siły. Mamy powalić przeciwnika na poziomie zapasów, a nie na poziomie strzelania do niego z pistoletu laserowego. Bo rozumiesz, o co chodzi? Chrześcijanin by chciał strzelać do niego i w ogóle nie podchodzić. Ja strzelam, pan kulę nosi. Wiesz, o co chodzi? A tu trzeba podejść blisko i w mordę strzelić. I tego się nie chce robić, bo się człowiek zastanawia w ogóle, czy mnie na to stać. Coś ci powiem, stać cię. A wiesz, dlaczego cię stać? Masz w sobie ducha odwagi. Staćcie na to. Staćcie na to, bo masz ducha odwagi. Ten duch odwagi prowadzi cię do konfrontacji z problemem. 19 lat staję przed problemami w życiu. I nigdy się nie cofnąłem. Bo staję z nimi twarzą w twarz. Nigdy nie robię obejścia. Bo zrozumiałem, że to jest duch odwagi. Duch odwagi. A nie duch obejścia. Dlaczego się nie cofnąłem? Bo ja wiem, że Duch Święty nie prowadzi do cofnięć. To nie jest duch defensywy. To nie jest mądrość wchodzić w defensywę. My nie mamy na to czasu, ludzie, rozumiecie? My za krótko żyjemy na tej ziemi. Jakbyśmy żyli 8000 lat, to byśmy mogli sobie pozwolić, żeby w defensywę wchodzić. Ale my nie żyjemy 8000 lat. Jakiś mamy skrawek życia i trzeba iść do przodu jak przecinak. Jak przecinak. Jak przecinak. A nie potem się obudzić z ręką w notniku, prędzej byś zastanowić się, jak mało w życiu zrobiłem. Wiesz, czemu zrobiłeś mało w życiu? Bo się bałeś i lękałeś. Bo strach stał na drodze i lęk stał na drodze. Dlatego mało zrobiłeś. Ciągle się bałeś. Bałeś się, że ci nie starczy. Bałeś się, że nie dasz rady. Bałeś się w ogóle, że sobie nie poradzisz. Bałeś się, że jesteś za brzydki, za głupi, że jesteś za słaby. Zapomniałeś, że masz ducha odwagi. Nie chciałeś konfrontacji życiowych. A po co mi konfrontacje? Po co sobie będę brudził ręce? Kiedyś w jednym filmie, w którym... Jakim filmie? O zawodowych zabójcach. Który niósł dosyć ciekawe przesłanie. Usłyszałem bardzo ciekawą tezę. Że im bardziej jest wyszkolony zabójca,
tym bardziej używa broni bezpośredniej. Jeden taki zabójca mówił: zaczynałem od karabinu snajperskiego, dzisiaj pracuję z nożem. Rozumiecie, o co chodzi? Ja w ogóle od razu to rozumiem, a ja to rozumiem, mówię, okej. Dzisiaj pracuję z nożem. Dlaczego? Bo to chodziło o to, że ten człowiek przez lata dochodził do miejsca, kiedy złamie lęk. Bo wiecie, z karabinu snajperskiego, który strzela na 1,5 kilometra, to jest żaden problem, to jest czysta robota. Rozumiesz, o co chodzi? Zdejmuje gościa, bierze 10 tysięcy dolarów, idzie do domu. Ale czasami trzeba podejść. Czasami z diabłem trzeba stanąć twarzą w twarz. Czasami nie walniesz mu z bazuki. Czasami nie wystarczy, że na modlitwie wykrzyczysz: diable, ja cię związuję. Czasami tak nie wystarczy. Czasami może być tak, że po tym diable, ja cię związuję, on się stanie realny w twoim życiu 2 razy bardziej. Stanie przed tobą twarzą w twarz i będziesz musiał użyć noża i będziesz czuł jego śmierdzący zapach. Rozumiesz? I nie może to cię przerazić. I musisz zrozumieć, że tak cię prowadzi Święty Duch i nie możesz się dziwić: Panie Boże, dlaczego tak jest? Przecież już go zgromiłem, a on dalej się pojawia. Wiesz czemu? Bo niekoniecznie zawsze dobrze trafisz. Są takie zwierzęta jak na przykład dziki. Takie zwierzę jest. I dzik ma taką szczecinę, że jak pod złym kątem strzeli się w niego, to nawet jeśli ta kula, ta breneka będzie miała 14 mm, to ona mu się przesunie po sierści. Złamiesz mu jedynie żebro, ale go nie zranisz. I wiesz, co się zaczyna wtedy dziać? Dzik zaczyna na ciebie nacierać, bo jest wpieniony, bo mu złamałeś żebro. I wiesz, co teraz się dzieje? Albo ty w ogóle zaczniesz uciekać, a dzik jest szybszy niż przeciętny człowiek. Rozumiesz? I o tym ojciec mój mi opowiadał. Jak dzik go gonił i siedział 8 godzin na drzewie, bo go dopadł. Rozumiecie, o co chodzi? Tylko zdążył na drzewo wejść, bo przecież tak szybko na drzewo nie wszedłem. Tak? Albo staniesz twarzą w twarz do dzika, weźmiesz nóż do ręki, rozumiesz, o co chodzi? I wycelujesz mu prosto w oko. I przebijesz mu mózg. I on padnie u twoich nóg. To jest bardzo ważne, co do was dzisiaj mówię. To jest duch odwagi. Duch odwagi. Konsekwencje uwolnienia strachu lub lęku. Ucieczka albo walka o przetrwanie. Zawsze tak jest. Człowiek, który się boi, albo ucieka, albo walczy o przetrwanie. Nie ma innych reakcji na strach albo na lęk. Księga Izajasza 11:2 mówi, że Duch Święty to Duch Mądrości. Jako że Duch Święty jest też Duchem Mądrości, to odwaga w Duchu Świętym jest działaniem na poziomie mądrości mimo strachu lub lęku. Czyli jeżeli ty wierzysz w to, że w tobie jest Duch Odwagi, to ty musisz zrozumieć, że każda sytuacja przez ciebie zostanie ogarnięta w życiu. Jeżeli ty przeciwstawisz się sytuacji, jeżeli ty staniesz twarzą w twarz naprzeciwko niej, to wtedy właśnie zacznie się objawiać nadprzyrodzona mądrość do tej dziedziny. Jak ty zaczniesz uciekać albo panicznie się bronić, to będzie głupota się siała bardzo równo. To nie będzie grama mądrości tam. Nie będziesz wiedział, co zrobić. Człowiek w ogóle, słuchajcie, panika jest gorsza niż faszyzm. Panika. Panika. Panika powoduje, że uciekamy, tak? Mimo, że nas nie gonią już. To jest panika. Panika powoduje, że wielu ludzi w kościele ma zachowania histeryczne. Tworzą się w ogóle w głowie paranoje i dziwne wyobrażenia. A jeszcze jak osoba na przykład jest prorocza, to ona potem mówi, że ją Pan ostrzega. Naprawdę. Pan mi to pokazuje. Ja mówię, co ci pokazuje Pan? Pan ci pokazuje cofkę. Ten sam Pan, który powiedział, nie bój się, nie lękaj 365 razy w Piśmie Świętym, i ten sam Pan, który powiedział, że ci, co się cofają, to giną, teraz ci proponuje, żebyś się cofnął, to co to jest za Pan? Czy Pan ma schizofrenię?
Czy Pan ma jakieś w ogóle uszczerbki w głowie? Nie, Pan jest normalny. Pan jedyny normalny na świecie. Pan najnormalniejszy. Pan nigdy nie zaprzecza swojemu słowu. On powiedział, swojego słowa zaprzeć się nie mogę. Jak on powiedział, nie bój się i nie lękaj. Jak on powiedział, nie cofaj się, to on ci nie da objawienia. Rozumiesz? Na poziomie lękowym. Nigdy. Nigdy. Może ci wyrysować strategię, w którym w pewnym momencie się zatrzymasz, przyczaisz się. Rozumiesz, o co chodzi? Nie będziesz robił agresywnych ruchów i kiedy wróg się zbliży, po prostu mu przyrżniesz. To wtedy tak. Nawet jeśli Pan da ci objawienie, abyś się zatrzymał, to po to, aby się tylko przegrupować i uderzyć odważnie znowu w wroga. Taki jest to Pan. Duch odwagi. Innego Pana nie ma. I nie ma innego Ducha Pańskiego. Przeczytamy, przyjaciele, 5 Mojżeszową 31,6. 5 Mojżeszowa 31,6. Bądźcie mocni, bądźcie odważni, nie bójcie się ich i nie drżycie przed nimi, gdyż Jahwe, Bóg twój, sam pójdzie z tobą, nie porzuci cię i nie opuści cię. Żeby iść z Bogiem, czyli żeby chodzić w Duchu Świętym, trzeba przyjąć postawę odwagi. On cały czas to ci będzie proponował i wszystko to, co on będzie ci proponował, będzie na tej bazie. Boża moc działa tylko przez odważnych. Boża moc działa tylko przez odważnych ludzi. On mówi tak, bądź mocny, bądź mężny. Bądź odważny, nie bój się w ogóle, a wtedy ja pójdę z tobą. Kiedy ja pójdę z tobą? Kiedy ty uwierzysz w to, że to jest jedyna forma, w której razem możemy się przejść. Bóg nie chodzi z ludźmi, którzy się boją. Rozumiecie to? To jest bardzo trudne, żeby... Jak Kościół to zrozumie, to jesteśmy naprawdę w domu. W ogóle ludzie myślą, że mogą się bać i iść z Bogiem w życie. Nie mogą, bo Bóg się do tego nie nadaje. Rozumiecie? Ludzie wyobrażają sobie Boga jako psa, który prowadzi ślepca. Bóg nie zajmuje się prowadzeniem ślepców. Bóg to nie jest laska, którą się człowiek podpiera, bo już ledwo idzie. Bóg to nie jest balkonik. Nie ma takiego Boga. Takiego Boga nie ma. Takiego Boga sobie wymyślili ludzie, bo bardzo by chcieli takiego Boga. Wiecie, dlaczego ludzie by bardzo chcieli takiego Boga? Bo ludzie się boją. Oni chcieliby Boga sanitariusza. Oni takiego Boga by chcieli, który ich podtrzyma. Panie, podtrzymaj mnie. Panie, podtrzymaj mnie. A Bóg mówi, wstań, idź, to cię podtrzymam. Ale ty mnie w ogóle podtrzymaj, bo ja nie mam siły iść. No nie możesz nie iść, bo jest we mnie, w tobie mój Święty Duch. Ja jestem w tobie, no to chodź. My podnieś mnie. Panie, porusz mnie. Stąd w ogóle powstają te herezje. Nie pójdę, jak Pan mnie nie wypchnie. Nie pójdę, jak Pan mnie nie to. Ja się nie zdecyduję. Ja nie pójdę głosić w ogóle, jak Pan mi nie powie, żem głosił. I ludzie siedzą na dupach i nigdy nie głoszą. Nie prorokują. Nie biorą się za biznesy. Wiecie, o co chodzi? Siedzą i wiecie, co robią? Biblię czytają. Taki mają dych życiowy. Siedzą, Biblię czytają. Biblię, co robisz? Biblię czytam. A wie po co? Po co Biblię czytasz? Bo jestem chrześcijaninem. Ja wie, o. No szok. Klub. Klub czytania Biblii. Od Biblii się nie mądrzeje. Wiecie? Słyszycie takie coś, że od Biblii się nie mądrzeje?
Wiecie, od czego się mądrzeje? Od czynienia tego, co Biblia mówi. Jeszcze od czytania Biblii nic nie zmądrza. Ale gwarantuję, że każdy, kto wprowadzając w czyn to, co przeczytał, na pewno doświadczył mądrości. Bo mądrość, tak, to jest wiedza wprowadzona w praktykę. Po prostu. Jedynym powodem, przez który i za pomocą którego i dzięki któremu możemy być odważni, jest fakt, że Bóg jest z nami przez cały czas. Ty musisz wierzyć w to, że Duch Święty jest z tobą przez cały czas. Przez cały czas. 24 godziny na dobę w każdej sytuacji. Co mnie uwalnia do działania? To, że Bóg ze mną jest. Duch Święty we mnie jest. Przez cały czas we mnie jest Duch Święty. Ja o tym nie zapominam. Ja o tym cały czas pamiętam. Ja wstaję rano, ja mówię, dziękuję, że jesteś. Ty jesteś. Ty jesteś. Ja jem moje śniadanie, czy też piję. I mówię, Ty jesteś. Ty jesteś. Ty jesteś przez cały czas. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że On ze mną jest. Bo nie śpi i nie drzemie stróż Izraela. Dlatego ja mogę odważnie poruszać się do przodu. I wtedy On porusza się ze mną. Zrozumcie, w ogromnej ilości przypadków życiowych nie wydarzy się nic, jeśli nie zrobicie pierwszego kroku. Nic się nie wydarzy. Nic, bo to jest duch odwagi. Panie, modlę się o biznes. Okej. Błogosławię Ci. Przychodzą pomysły. Trudne. Trzeba wziąć na przykład kredyt. 500 tysięcy. Tak? Albo milion i zainwestować. I wiecie, co się zaczyna dziać? Czy na pewno? Wcześniej nie było my. Czy na pewno? Czy na pewno? Czy na pewno? Czy Pan jest w tym? Czy Pan jest w tym? Czy Pan jest w tym? Panie, poprowadź mnie. Przed chwilą Cię poprowadziłem. Właśnie przyszedł Ci pomysł na biznes, na który potrzebny jest milion. Poprowadziłem Cię. Poprowadziłem Cię do miejsca objawienia o biznesie, do którego potrzebny jest milion. Pokazałem Ci, że w ogóle możesz ten milion uzyskać z banku. Czego chcesz? Co chcesz? Żebym Cię podniósł jak ewangelistę Filipa, tak? I w ogóle uderzył Twoją twarzą w nazwę banku? Tego chcesz? Żeby Ci się pekerzenie odbił na czole? Wtedy będziesz miał dowód, że ja, Pan, chcę tej sprawy? Wtedy jestem duchem odwagi. Czy odważysz się wziąć bańkę i zainwestować w tą sprawę, wiedząc, że ja jestem z tobą? Czy zrobisz tą rzecz? Czy nie? Czy będziesz dywagował nad tym, czy można brać pożyczkę? Kredyt obrotowy. Jezus jechał całe życie na kredycie obrotowym. Całe życie. Non stop. Potrzebował kazalnicy do głoszenia, to łódkę pożyczył. Potrzebował pojazdu do Kazałowska pożyczyć. Cały czas na kredycie jechał. Cały czas. Tylko nie konsumpcyjny. Diabeł proponuje kredyty konsumpcyjne. Bóg proponuje kredyty obrotowe. To jest duch odwagi. On Cię prowadzi w miejsce inwestycji. Inwestycji. Ja Ci pokazuję na prostej sprawie finansowej. On Cię tam poprowadzi. On Ci nie da głębokich objawień związanych z każdym elementem życia później. A Panie, jak ja to spłacę? A on nic nie mówi. Panie, powiedz mi, jak ja spłacę? On nic nie mówi. Panie, jak ja spłacę? Taki cichy głos przez wiarę. Z łaski przez wiarę spłacisz. Tak jak żeś się urodził z mojego ducha. Z łaski przez wiarę. I tak jak wszystko w Twoim życiu się dzieje. Z łaski przez wiarę. Bo to jest duch odwagi. Ale jak nie pójdzie tym duchem odwagi, to nigdy tego nie zrobisz. Nigdy! Nigdy nie przejdziesz tej sfery finansowej. Nigdy. To samo w każdej dziedzinie służby. Rozumiesz? Tak samo w każdej dziedzinie służby. W głoszeniu Ewangelii, w uzdrawianiu chorych, w wypędzaniu demonów, w budowaniu kościołów, w perspektywie proroczej. Nigdy nie pójdziesz dalej, jeżeli nie zrozumiesz, że On
wymaga od Ciebie odwagi. Ja podkreślam, to wymaga, bo to jest pewien moduł, na którym On może pracować. Duch Święty nie może pracować z człowiekiem, który nie jest odważny. Bo człowiek, posłuchajcie, człowiek, który nie jest odważny, to jest człowiek, który nie wierzy, że Bóg ciągle z nim jest. On ma wątpliwości. On mówi, Panie, Ty na pewno będziesz ze mną, a gdzie będę? Jestem wszechobecny. Taki mam zamysł. Wszechobecny jestem. Takie coś mam w sobie. Gdzie się ruszysz, tam będę z Tobą. Ale musisz się ruszyć. Musisz się ruszyć. Jozue, gdziekolwiek nogę swoją postawisz, ziemię Tobie oddam. A Panie, jak nie postawię, to Ci nie oddam. To Ci nie oddam tej ziemi. Pania łaska. I w koło Macieju. A więc odwaga opiera się na tym, że wiesz, iż Bóg jest z Tobą. Odwaga się opiera na tym, że Ty wiesz i jesteś przekonany, że Bóg jest z Tobą. Jeżeli nie wykonujesz odważnych posunięć, to nie masz w pełni pojęcia o tym, że Bóg jest z Tobą. Kiedy Ty się przekonujesz, kiedy Twój umysł się przekonuje, że Bóg jest z Tobą, jak robisz pierwsze ruchy? Ruchy jak robisz? Jak stawiasz kroki? Jak sięgasz ręką? Rozumiesz? Wtedy się przekonujesz, że Bóg jest z Tobą. Dopiero wtedy. Najpierw noga, najpierw ręka, najpierw wyjście, najpierw słowo, najpierw ryzyko, a potem moc. Tak było, jest i będzie. Rozumiesz? Bo inaczej jesteś człowiekiem stagnacji. Ludzie mówią tak, Panie, pomóż mi wyjść z nałogów. Bo on tam wyszedł bez bólu. A nie wiesz, jak on wyszedł. Ja to też nauczę ludzi świadectw składać z czasem niektórych, bo to ludzie tak składają świadectwa, że wezmą początek i wezmą koniec i nigdy nie poinformują, że było trudniej w międzyczasie. Potem w ogóle inni myślą, że jak nie będą mieli tak samo, rozumiecie, o co chodzi? To, że to nie jest Bóg. To jest nieprawda. Każdy przeszedł swoją jakiś próg problemu w życiu. Ale kiedy na przykład Ty mówisz, Panie, uwolnij mnie od nałogu, tak? To Bóg mówi, dobrze. Jesteś wolny. Od dzisiaj nie musisz chlać. I teraz jest pytanie, uwierzysz w to, że Bóg jest z Tobą w tym temacie? Czy uwierzysz w to? Ale ja coś czuję, a On mówił, że nie czuł. Uspokój się. A ja czuję, że chce mi się pić. Jesteś wolny? Jestem. To idź nie pij więcej. I tak się w ogóle przestaje pić na przykład. W najbardziej popularny sposób, przez wiarę. Na przykład. Bóg nie wie, co to strach i lęk. On tego nie wie. On zna siebie i jest zainteresowany tym, aby Jego natura, czyli Duch Święty, manifestowały się w Tobie. On zna siebie samego. Bóg zna siebie samego. I Duch Święty to jest natura Boga. Natura Boga nie zna strachu. Ona nie zna lęku. On jest zainteresowany, żeby On się manifestował. On nie jest zainteresowany tym, aby w ogóle siedzieć z człowiekiem pół życia i tłumaczyć człowiekowi, że to nie jest dobrze się bać. To w ogóle, rozumiecie, co ja mówię? To nie jest taki Bóg. To nie jest taki Bóg. Ja prowadzę z niektórymi ludźmi terapię. I teraz o co chodzi? Po co jest terapia? I teraz ile trwa terapia? Jak ktoś przychodzi do mnie, żebym z nim przeprowadził terapię, to mówię do niego, że mówię rok. Chyba, że wcześniej zdarzy się cud. Jednakże po roku ukierunkuję Ci głowę na te rzeczy, czyli na Ducha Świętego w Tobie. I to jest zupełnie wystarczające. Jak ktoś chce po roku, żebym ja dalej z nim prowadził jakieś terapie, to ja odmawiam.
Ale to jak ty przez rok nie doszedłeś do tego wniosku, tak? To ja w ogóle mam związane ręce. Jak ty nie doszedłeś do tego wniosku, że Duch Święty, który jest w tobie, jest absolutnie wystarczającą przestrzenią do tego, abyś mógł zwycięsko żyć, to ja ci nie umiem pomóc. Terapia jest takim narzędziem, które ma wyprostować bardzo zawikłany umysł na to, tak? Co się nazywa w ogóle chodzeniem w Duchu Świętym i Chwale. Prowadzenie Ducha Świętego to jest prowadzenie tylko i wyłącznie w odwadze, w niczym więcej. Zobaczcie. Wrócę do tej księgi Jozuego. Pierwszy rozdział księgi Jozuego. Przeczytam pierwsze 10 wersetów. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza, tak, Mojżesz mój, sługa, umarł. Teraz więc stań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, w którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi, od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chaldejczyków. Aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i dzielny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według prawa, jakie ci Mojżesz, mój sługa, nakazał, nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj się nie oddala księga tego prawa od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wtedy wydał Jozue przełożonym rozkaz. Od 1 do 5 wersetu. Co to jest? Wiara w Boże zapewnienie. On przez pierwsze 5 wersetów zapewnia go, że tak jak był z Mojżeszem, tak będzie z nim. On buduje jego pewność. 6 werset jest już wymogiem. Bóg wymaga od Jozuego czego? Odwagi. Jozue, już wiesz, że jestem z tobą, jak byłem z Mojżeszem? Wiem, Panie. No to bądź mężny i dzielny teraz. Nie ma innego powodu, Jozue, na podstawie którego miałbyś być mężny i dzielny, jak tylko to, że jestem z tobą, jak byłem z Mojżeszem. Po prostu. 7 werset. Mówi o wiernym poruszaniu się w Bożych zasadach. Duch Święty mówi do niego tak. Jozue, powiedziałem ci, że jestem z tobą, jak z Mojżeszem, nie zostawię cię, nie opuszczę. Tak, tak. Zacznij wykonywać odważne ruchy i trzymaj się mocno moich prawd. I 8 werset. Ustawiczne trwanie w Bożej obecności i przyjmowanie Bożych objawień. Odwaga, trzymanie się prawd i bliskość Boga. Dyrektywy na całe życie proroka Jozuego. I to jest, jakby za pomocą tego człowiek obejmuje ziemię. Nic więcej tam nie ma. Odwaga jest ci potrzebna do życia jak powietrze. I to nie jest jednorazowy temat. Musisz być w tym wytrwały. Musisz mieć mentalność trwania w odwadze. Musisz ustawicznie wierzyć w to, że Duch Święty jest w tobie przez cały czas, że wystarczy, że się na nim skupiasz, że się trzymasz fundamentalnych Bożych praw, tak? I wykonujesz kroki i musi ci się powieść. To nie może ci się nie powieść. To nie jest możliwe. Przejdziesz przez każdy problem, przejdziesz przez każdą w ogóle dziurę życiową.
przeskoczysz ją. Nawet jeśli w jakichś sytuacjach życiowych zderzysz się bezpośrednio z szatanem, to wygrasz walkę. Ale dlatego, że jesteś odważny, że nie cofniesz się, że masz cały czas w swoim sercu to, że Bóg jest z tobą. A więc odwaga to jest też pewien stan ustawiczny. Musisz w nim trwać. On się nie może pojawiać czasem. Jak na przykład, nie wiem, jest jakaś, nie wiem, o właśnie, mamy, jest uwielbienie, następuje podniesienie w ogóle, zostajesz napełniony w ogóle, twoja dusza się napełnia Bożą obecnością i wzrasta w tobie takie poczucie odwagi. Ale poczucie odwagi to jest odwaga. Bo to poczucie odwagi będzie się u ciebie utrzymywało dzień, dwa, trzy do środy. Mniej więcej. Wiesz, o co chodzi. Tyle co Chrystus był w grobie, tyle się mniej więcej utrzymuje na moszczenie jednorazowe. 3 dni. Wiesz po co ono jest? Żeś w razie czego zmartwychwstał, tak? Bo ty musisz zrozumieć, że nie te uczucia są tą odwagą. Odwaga to jest pewność, że Bóg jest z tobą. Na tym się opiera odwaga. Zdecydowana pewność. Ja wierzę w Ducha Świętego we mnie. I ja wierzę, że ten Duch Święty, on chce ze mną odważnie iść przez życie. To ryzyka. A co mu zależy w zasadzie? Rozumiesz, o co chodzi? Nieśmiertelny, wszechmogący. Okej? Wszystko wie, na niczym mu nie zależy. Zupełnie spełniony, bez zaburzeń. Czysta miłość. No kurczę, z takim partnerem? Z takim partnerem? To jest to, o czym dzisiaj mówiłem w poselstwie. W ogóle z kim idziesz na wojnę? Z taką postacią możesz iść na wojnę. Z taką postacią. Dlatego Jozue jest tak zachęcony. On do niego przez połowę tej całej wypowiedzi, bo ta wypowiedź trwa w ogóle te 10 wersetów, to przez połowę on do niego mówi, dlaczego powinien mu ufać. Dlaczego powinien mu ufać? Mówi, tak jak z Mojżeszem byłem, a on 40 lat ogląda tą sytuację. Bo Jozue 40 lat przygląda się, jak Mojżesz chodzi z Bogiem. On widzi, że ten Bóg rozwala Egipcjan, morze otwiera, manna leci z nieba, mięso leci z nieba, woda ze skały, wiecie o co chodzi. Narody padają, Jozue to obserwuje z boku wszystko, jako uczeń Mojżesza. I Bóg mówi, tak jak z Mojżeszem byłem, tak będę z tobą. Zobaczcie, co mówi Bóg dzisiaj do każdego z nas, że tak jak byłem z Jezusem, tak będę z tobą. Rozumiecie? Tak jak byłem z Jezusem, tak będę z tobą. Tak jak Jezusa przeprowadziłem przez krainę śmierci i wstał z martwych, tak będę z tobą. Tak jak Jezusa wyposażyłem, tak będę ciebie wyposażał. Tak będę blisko z tobą, jak byłem z Nim. To jest powód, żeby wierzyć. To jest taka postać. I to dotyczy każdej dziedziny życia. Każdej, małej i dużej. I nie możesz tylko przyglądać się temu, że to wchodzą w grę rzeczy wielkie, że tutaj z Bogiem odważne po rzeczy wielkie. Z Bogiem się idzie po rzeczy wielkie, po rzeczy małe, w tym samym duchu odwagi. Z Bogiem się wychodzi odważnie z problemów osobistych. Z Bogiem się odważnie wchodzi w służby. Z Bogiem się odważnie buduje sprawy finansowe, z Bogiem się odważnie wychodzi za mąż i się żeni. Z Bogiem. Z Bogiem się pozbywamy raków i tak jak dzisiaj Ola głosiła, z Bogiem w ogóle prostujemy sobie paznokcie. Z Bogiem. Tym samym Bogiem. Zobaczcie, jak Jemu zależy na tym. Jak zależy Mu. To tylko brak odwagi powoduje, że my się cofamy. Człowiek się zastanawia 5 razy, a czy to jest na pewno od Pana, a czy to na pewno, ja mówię, weź zaryzykuj, co ci zależy. Mogę zginąć, ja mówię, no i co? Już bez przesady. Nie histeryzuj. Przecież wierzysz w zmartwychwstałego. Bez histerii, nie jesteśmy muzułmanami. Rozumiesz, o co chodzi? Nie musimy zasługiwać, no bez przesady z tą śmiercią.
czy nie jest takie straszne. Każda sytuacja jest do rozwiązania, ludzie. Każda. Mała, duża, każda. Ale odważnie. Powiem ci coś. Lepiej, żebyś odważnie szedł i się pomylił w tej odwadze, niż masz być w ogóle powściągliwy, oczekując na objawienie Pańskie. Są tacy snajperzy, ja wiem, w Królestwie Bożym. Ja w ogóle tego ja nie przeczę. Są snajperzy w Królestwie Bożym, ja wiem, że są. Snajperzy w Królestwie Bożym to są ludzie, którzy robią od czasu do czasu jakąś akcję i to jest bardzo precyzyjne i bardzo w ogóle skuteczne. Tacy ludzie też są. Ale takich ludzi jest mało. Bo najwięcej, jak się orientujecie trochę i na przykład się troszeczkę interesowaliście wojną jakąś, to najwięcej to jest w ogóle, wiecie kogo? Piechoty morskiej, marines. Oni zalewają kraj, po prostu żołnierze. Rozumiecie? Czasem jest wśród nich jakiś snajper, który czeka na okazję. Może jesteś takim snajperem, ale może nie jesteś, a raczej możesz nie być. Raczej będziesz musiał odważnie każdego ranka wstawać, rozumiesz? I potencjalnie ryzykować w wierze, niż oczekiwać na precyzyjny w ogóle strzał. I dokonać takich strzałów 2-3 w życiu. Może tak być. Rozumiesz? Ja się akurat nie zaliczam do tej kategorii. Ja się zaliczam do tej kategorii, że ryzykuję w wierze. I kiedy czytam Pismo Święte, to takich ludzi, którzy ryzykowali w wierze, to jest 95% albo więcej. Tak? Takich ja widzę ludzi. Tak widzę, że apostołowie szli. Takiego widzę Pawła przede wszystkim. Pawła. Idola mojego. Takiego widzę człowieka, który idzie przez życie i cały czas ryzykuje. Cały czas do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Rozumiecie? Idzie i krzyczy. Mówi w ogóle, życie, o życiu moim mówić nie trzeba. Mówi, śmierć dla mnie jest zyskiem. I do przodu, i do przodu. Wiecie, o co chodzi? Wariat. Co to w ogóle, co on robi, ten człowiek? On nie czeka na okazję. On wierzy w ducha odwagi. Leci do Bityni. Pomylił się w tej odwadze. Co jest napisane, Duch Chrystusa go zatrzymał. Niech cię zatrzyma Duch Święty. Zaryzykuj. Może pójdziesz w jakieś miejsce i narobisz bałaganu. Wolę, żebyś narobił bałaganu gdzieś. Rozumiesz, o co chodzi? Niż masz nic nie robić. Niż masz siedzieć i nic nie robić. I mówić, czekam na objawienie Pańskie. To idź na rób bałaganu, przynajmniej będzie reklama dla kościoła. Rozumiesz? Nieważne, jak o nas mówią. Ważne, mówili. A my czyńmy swoje. A my czyńmy swoje. Jakość jest w sercu. Tu jest jakość. Jak jakość będzie w sercu, to będzie dobrze. Eliminuje się głupotę, ale odwaga musi być w ogóle naszym drugim imieniem. Głoś, prorokuj, uzdrawiaj, wypędzaj demony. Rozumiesz? Czasami pamiętam, kiedyś rozmawiam z takim człowiekiem, on mówi, ja to muszę bardzo dokładnie wiedzieć, że tego demona wypędzam. A ja mówię, a ja walę, strzelam, jak nie wiem. Wymienię 16, na któregoś trafi. A że chodzę we władzy, rozumiesz, to któryś dostanie w łeb na 100%. Na 100%. Jak 15 się pomylę, a 16 trafię, to na pewno będzie trafiony i wyjdzie. Więc mówię, czasami celuję i precyzyjnie widzę. Tak? A czasami po prostu leję jak leci. Wymieniłem jednego, drugiego, trzeciego, nic się nie dzieje, pan wymieniłem piątego, wyszedł. Co to jest? Przypadek. Kto wierzy w przypadki? Nie wierzycie niczym o prawo. Przy powieści Salomona czytasz. Jest napisane, zrządzenie pańskie lub jakiś przypadek uczyni. Przypadek, rozumiecie? Należy do prowadzenia Bożego. Ludzie mówią, nie ma przypadków, a ja mówię, są przypadki.
Jeżeli będę miał więcej czasu, to wam powiem o filozofii przypadku. Kiedyś tutaj jedna osoba z kościoła od nas ładną rzecz mi napisała, mówi: przypadek to Duch Święty przechodzący inkognito. Bardzo mi się podoba ta teoria. Bądź odważny, bo duch odwagi jest w tobie. Szukasz pracy? Nie przejmuj się. Nie zastanawiaj się 80 tysięcy razy, czy dobre miejsce idziesz. Idź. Idź i ryzykuj, bo idziesz z Duchem Świętym. Nie przyjmą cię? Idź w drugie miejsce. Idź w trzecie miejsce. Idź w czwarte miejsce. Idź w piąte miejsce, w którym cię przyjmą. Telefonujesz, żeby załatwić interes? Nie wyszło ci 100? Dzwoń 101. Dlaczego? Bo duch odwagi jest w tobie. Bo ty musisz wierzyć w to, że On jest z tobą przez cały czas. Ja znam takiego Świętego Ducha. Nie znam innego Świętego Ducha. A nasłuchałem się już dużo rzeczy od ludzi lękliwych. Bardzo dużo rzeczy. Kościół generalnie jest przesiąknięty lękiem. Lękiem. I do tego są doktryny poukładane, lękowe. Musisz precyzyjnie, Arturze, wszystko rozważyć. Musisz bardzo dokładnie, abyś nie zbłądził. A ja mówię, a jak zbłądzę, to co się stanie? Mówię, w mojej Biblii jest napisane, że sprawiedliwy choćby 7 razy padł, to Pan go podniesie. I dalej jest napisane, czy stoi, czy leży, mój jest. To ja się pytam, co mi zależy. Coś wam powiem. Kiedyś powiedziałem Duchowi Świętemu tak. Będę biegł przez to życie. Potykał się, robił fikołki, różne rzeczy. Mówię, będę na krawędziach. Będę leciał po zewnętrznie. Łap mnie. Zrodziłeś mnie, to mnie łap. Bo ci uwierzyłem. To mnie łap. Bo ci uwierzyłem. Jesteś za mnie odpowiedzialny. I to jest ojcostwo, co ja mówię teraz. A nie szukanie dziwnych w ogóle emocjonalnych rzeczy. Ojcu się wierzy. Ojcu się wierzy. Ostatnio, kiedy się modliłem, uświadomiłem sobie bardzo ważną rzecz dla mnie. Powiem wam ją. Ja w ogóle nie mam doświadczenia ojcostwa na poziomie naturalnym. Matka mnie wychowała. Ja w ogóle nie wiem, co to jest, że ojciec bierze cię w ramiona i mówi do ciebie: uda ci się, dasz radę, synu. Że ściska mi rękę i mówi do mnie tak: powiedzie ci się. Jestem tego pewien. Ja nie mam takiego doświadczenia. W ogóle. Ostatnio się modliłem i zobaczyłem w tej przestrzeni w ogóle tak jakby próżnię. Ja nie mam takiego doświadczenia. Bez żadnego doświadczenia zbudowałem moją relację z Ojcem. Ja nie wiem, jakie są emocje z Ojcem związane. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Jak ty miałeś relację z Ojcem, to ty dobrą, to ty może wiesz, jakie masz, jakie są emocje z tym związane. Ja nie wiem. Nie mam w ogóle przełożenia na to. Ale zrozumiałem jedną rzecz, że Ojcu się ufa. Jeżeli ja ufam Ojcu na takiej zasadzie, że idę w ogóle jak przecinak do przodu i mówię do Niego: łap mnie, to to jest świadectwo, że ja znam Ojca. To to świadectwo, że ja Ojca znam. Rozumiesz mnie? Ja nie mam emocji. Nie mam emocji. Nie mam tęsknot jakichś dziwnych takich. Nie mam. Mam jedną wielką próżnię w tym temacie. Ale wiem, że On jest ze mną i na tym buduje moje zaufanie. Dlatego odważnie sobie poczytam i ty musisz odważnie poczytać. Jeżeli w twoim życiu będą pojawiały się wrogi, to nie módl się: Panie, niech zniknie próg. Albo jaka jest droga obejścia. Tylko bez Duchu Świętym
duchu odwagi, jak raz przejdę przez ten krok. Ja przez niego przejdę. Ja przeskoczę przez to. Jak się pojawi jakaś przeszkoda, nie mów, Duchu Święty, prowadź mnie na oko. Tylko powiedz, Duchu Święty, idziemy przez przeszkodę. Przez przeszkodę. Przez przeszkodę. Przez przeszkodę. Nie naokoło. Nie mów, przeczekamy. Tylko mów, idziemy do przodu. Amen. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ja dziękuję Ci za Twoje słowo. I dziękuję Ci, że Twoje słowo pracuje w nas teraz. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci, że Twoje słowo, ono działa. Ono jest jak śnieg. Ono teraz schładza wszystko to, co zostało rozpalone przez demoniczne myślenie. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja dziękuję Ci, że Twoje słowo jest jak deszcz, ono nawadnia. Ono daje wzrost, ziarno, Ojcze, które rośnie w nas teraz, ziarno prawdy. Ojcze, wywyższam Cię za Twoje słowo. Ojcze, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że Twój Święty Duch odwagi wypełnia ludzi w Kościele. Ojcze, ja ogłaszam, że odwaga Twojego Świętego Ducha przenika umysły, emocje, decyzje, ciała. Ojcze, ja modlę się teraz o manifestację Twojej odwagi w życiu ludzi. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie poznawali Cię jako Świętego Ducha odwagi. Ja chcę, żeby rozumieli to, jakim jesteś Bogiem. Ojcze, ja modlę się, abyśmy poszli wszyscy dalej, Ojcze, w tym temacie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.